zdrowie. Cóż, gratuluję dziewczynom z Wrocławia zwycięstwa. Ja jestem troszkę niepocieszona, że po raz kolejny z przeciwnikiem, który jest w tabeli niżej od nas, nie gramy dobrego spotkania. Zagrałyśmy dzisiaj bardzo źle zagrywką, co jest element, który ustawia grę, nie da się ukryć, i z bardzo dużą ilością błędów własnych. Stąd nasza dzisiaj dość nieładna gra. To wszystko. Dziękuję bardzo. Katarzyna Noszkocka, czy to się? Dziękuję za gratulację. Myślę, że zagrałyśmy całkiem niezły mecz. Zdobyłyśmy 3 punkty, które są dla nas naprawdę dosyć złota, więc z tego bardzo się cieszymy. Dziękuję uprzejmie. Pan Waldemar Kafka, proszę bardzo. Gratuluję drużynie Gwardii Rafałowi zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu, że całkiem zasłużonej Gwardii się wygrała. Nie wiem, czy nie szczerzyliśmy, w każdym razie zabraliśmy się słowo. Najważniejsze oczywiście fakt, że Gwardia ambitnie wala się zupełnie inaczej niż tydzień, niż tutaj wygrała temu. Wygrała dużo lepiej, ale dużo słabiej. Myślę, że obsesja niektórych zawodniczek na boisku też spowodowała, że graliśmy trochę słabiej, ale sytuacja była spowodowana koniecznością i dlatego bardzo podniżki, które wystąpiły, które są kluczowymi dla naszego zespołu, jak się okazuje, dzisiaj nie grały. Przez gratulacje. Dziękuję bardzo. Rafał Waszyk. Dziękuję za gratulacje. Chciałbym jeszcze raz oficjalnie gratulować wybycia Pucharu Polski. To jest wielki sukces. Z dużą satysfakcją obserwowałem nasze zadowy. Nowy i w moim życiu ten zespół zdobył to trofeum w ciężkiej walce, ale jak najbardziej zasłużony. My chcieliśmy tutaj zagrać dobry mecz, chcieliśmy zdobyć punkty, ten cel osiągnęliśmy. Na pewno ta sytuacja popucharowa, kiedy zespół Dąbrowy walczył tam faktycznie bardzo dzielnie. Troszkę się odbija na sytuację kadrowej, ponieważ my jakby postawiliśmy warunki takie, jakie musieliśmy postawić, będąc w sytuacji, kiedy nasze pokłosy jeszcze się ważą. No, wykorzystaliśmy ten moment i wygraliśmy, z czego cieszę się niezmiernie, bo też jest zwycięstwo. Wierzę, że korzystała z tego, bo wyczerpa zawsze na nas jest. Dziękuję bardzo. Pytanie z Państwa strony. Zapraszam. Czy tylko dla tych dwóch zawodniczek, czy jednak mimo wszystko bardziej rozporządzenie? Myślę, że chyba wszystko wygrało, ponieważ mogliby się zgadzać jakieś tajemnice, bo też mamy kilka jednych rzeczy, które dają z drobnymi urazami, czy w drobnych urazach też oszczędzanie po prostu w tej chwili. Natomiast pewnie w jakimś tam sensie też, ale trzeba docenić dzisiaj też dobrą regulację. Mieliście próbować jeszcze ten pukan, bo pierwszy set to początek to tak jakbyście chcieli nic mieć. Ja myślę, że chyba, że przydało się mieć z zespołem, który wpadł do tego trofeum po prostu ekipa. On wybrał taki świetny mecz. Nie znalazłyśmy na tym setu, natomiast dzisiaj definitywnie walczyłyśmy o ten drugi. To już Wam daje pewność, że nie skończycie na tego miejscu. Chyba tak, prawda? To nie wiem, natomiast nie walczymy o szóste miejsce. Oczywiście to szóste miejsce nie zależy tylko i wyłącznie od nas. Będziemy ten punkt nadrobić. Mieliśmy na to dwie
dwie szanse, ale jednocześnie musimy liczyć na potknięcie Łodzi, więc tak, my swoje zrobiliśmy i teraz czekamy na regulamin. Chociaż jeszcze na pewno sprawa będzie się toczyła do ostatniej kolejki, nie będziemy za tydzień do chwili, a nie jesteśmy w łatwej sytuacji, ponieważ w czwartek, pomimo naszych próśb, trzymał ten czwartkowy. W czwartek gramy rewanż w Szwajcarii, a w sobotę gramy rewanż w Finlandii, więc sytuacja jest dość trudna, ale my w tym sezonie jesteśmy od trudnych sytuacji, jak widać. I chcemy do końca walczyć, jeżeli to się da uda, jeżeli taki cel będzie nam się osiągnąć, to będzie bardzo szczęśliwy. Jeżeli nie, to w każdej pozycji stara się. I ostatnie moje pytanie, czy bloki ma jakieś rozegrania, ale czymś chciałem na ten moment. Maria grała przez momencik jako rozgrywająca, prawda? Ślubną Martę, a chodzisz też na ten moment, prawda? No i blok Marty był grał. Znaczy rozgrywającą jest Marta Śliwa, tutaj obecna, i chciałbym, żebyśmy uporządkowali pewne rzeczy. Okej, nie chciałbym mówić o innych zawodniczkach, nie umieszając nic z Ariel. Nie możemy stawiać Ariel na równi z Martą, jeśli chodzi o pozycję rozgrywającą. Marta jest rozgrywającą, natomiast Ariel bardzo poprawnie odbija palcami do przodu i do tyłu. I to meczu czasami udaje nam się umiejętnie wykorzystać. No Marta czasem skacze do bloku, tak? No, na razie. To miła atmosfera, zaopcjonuję sobie na temat rozgrywek na temat prezydenta. Mam takie pytanie, panie trenerze. Mam jakieś preferencje, w Kocinie Wdudu oczywiście w związku z Playoffa? Któryś z tych zespołów, z tym potencjalnie będzie grał bardziej panu, no i oczywiście zawodniczką, czy co za pierwszym planem do tego planu? No to znaczy... Taki ranking do widzenia. Ja myślę tak, że no każdy ktoś tam się zastanawia. Nie odpowiadam lepiej, że nie powiem, że byłoby lepiej nie grać z Mieszyną czy z Atomem. Może no już nie na wykonaniu, co Kran podawał. Może najlepiej byłoby tak, ale my jeszcze nie jesteśmy Kranem, może będziemy w sezonie. Budujemy swój nowych, nie będziemy musieli trenować w 9 stopni, tak jak dzisiaj rano. To jest moje goście, bo się doświadczali. A jak będziemy na swojej sali za kilka lat, nie wiem, może Arena Lidl albo coś w tym stylu, to będziemy mieli taką temperaturę, jaką będziemy chcieli. Wracając do tematu, to nie wiem, może Bielsko byłoby najlepszym przeciwnikiem w pierwszej rundzie. Jeżeli udałoby nam się faktycznie zająć to szóste miejsce przed fazą play-offu, to takie szanse. Natomiast to myślę, że nie jest takie bardzo, bardzo ważne. Jeżeli będziemy grali z 8 miejsca, to też będziemy starali się w razie najlepiej walczyć. Także ten sezon, który dla nas zaczynał się bardzo ciężko, bardzo jakby trudnych sytuacjach. Tutaj dzisiaj, jak już Państwo widzieliście, ten zespół powoli wraca do tych swoich kształtów, które miał od początku sezonu przybrać i no inaczej się gra z Taśką Jaszewską, która jest powiedzmy w miarę dobrej dyspozycji tutaj dzisiaj, niż bez Taśki w ogóle, tak? Także no to jest jednak ta wartość dodana. Jakby tak było, nie mielibyśmy pewnie nic przeciwko temu, chociaż oczywiście Bielskie jest zespołem naprawdę bardzo trudny. Co udowodniło chociażby w ostatnim meczu pokalowym. No ale dobrze, że polskie zespoły wygrywają, może to muszę na nie, ale tylko mieć szkawkę, ale wszystko przed nimi mogą to jeszcze odrobić, to wyjąć. Czy jeszcze jakieś pytania? Państwa zespoły? Jeśli nie ma, to dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim.